rozpoczął się pojedynek pierwszej ligi. Bardzo ciekawy. Adam Jaworski kontra Dawid Wiołowicz. Adam Jaworski rozpoczyna od własnego podania, a odbierać będzie Dawid. Już no, ponad 6 godzin pada tutaj deszcz. Trafił czy nie? Sprawdza Dawid. No, będzie chyba wizyta po drugiej stronie Adama. Miałem okazję obserwować nie tak dawno formę Dawida Wiełowicza. Zawodnicy zdecydowali, że jednak tutaj była piłka autowa, pół centymetra różnicy gdzieś tam między linią a śladem. Wracając do właśnie tej kwestii formy Dawida Wiełowicza, miałem okazję śledzić na turnieju Tennis by Dawid Cup 9, gdzie Dawid rywalizował. No i naprawdę bardzo ciekawy zawodnik. Świetnie potrafi grać w defensywie. Podczas rozmowy z nim, którą przeprowadziłem, mówił, że właśnie próbuje wrócić do formy. No i właśnie gdzieś próbuje skupić się w tym momencie właśnie gdzieś na wykorzystywaniu tych atutów defensywnych. A tymczasem równowaga już w pierwszym gemie, decydujący punkt. Lżejszy serwis zagrany przez Adama. I proszę. Naprawdę imponująco to sobie wymyślił. Zobaczył, że rywal jest gdzieś daleko poza linią. No i naprawdę bardzo ciekawa konstrukcja akcji. W wykonaniu Adama, zwłaszcza, że to był decydujący punkt. No ale świetnie sobie poradził. Jeden do zera prowadzi Adam Jaworski. No i za moment drugi gem przed nami. Widzimy, że tutaj przy linii końcowej, w zasadzie za tą linią końcową, dokładnie rzecz ujmując, no, w tym momencie najgorzej wygląda kort, ale co ciekawe, tylko z tej strony, bo z drugiej wygląda to zdecydowanie lepiej. I też mam wrażenie, że na innych kortach też po prostu nie ma takich fragmentów, przynajmniej jak tak zerkam na ten dalszy kort. A tutaj na tym właśnie korcie telewizyjnym jest ten taki fragmencik, gdzie troszkę więcej tej wody tak jakby się zebrało. No i trzeba tam uważać. Thank you.
Proszę, jakie teraz zagranie ze strony Adama. Backhand po krosie. Naprawdę to było imponujące. Płasko szła ta piłka. Dobrze, teraz dociskał w tej wymianie Dawid. Ciekawa wymiana teraz. Dwa do zera na ten moment prowadzi Adam. Ominęła teraz piłka nasze stanowisko dowodzenia. Mecz, ale zagrany w środek kortu, no ale tutaj chyba troszkę szczęścia miał w tym wszystkim Adam. Będzie drugie podanie. Backhand. Świetnie, tutaj Adam teraz dociska. No i proszę. Na razie to on jest tym przewodnikiem w tym spotkaniu. Thank you.
kapitalnie tutaj teraz. Dawid, no na razie początek meczu zdominowany przez Adama. No i będzie musiał szukać swoich okazji na odwrócenie losów. Na razie tej pierwszej partii, no ale w dalszej perspektywie całego meczu. Dawid Wiełowicz, no i takie zagranie z pewnością będzie chciało go do tego nakręcać. Proszę, jeszcze to złapał Adam. Niesamowite, jeszcze wygrał ten punkt. Kapitalnie tutaj się wyratował. Niesamowicie, gdzieś zniknął nam z kadru i jeszcze posłał takie minięcie. Niesłychane. No, to będzie jedno z piękniejszych zagrań całego turnieju, bez wątpienia. Głęboka defensywa. Tutaj walczył w całej akcji. Proszę bardzo, zaciśnięta pięść. No bo ten pierwszy set, no mam wrażenie, że dosyć nieoczekiwanie jest jednak dosyć jednostronny. Wynik też to sugeruje. Proszę, jaki retur, niesamowite. Na jakiej fali jest Adam? No, jeśli on będzie tak grał w całym turnieju, to kto wie, myślę, że trzeba będzie go poważnie gdzieś brać pod uwagę przy tych końcowych rozstrzygnięciach. Jest na razie na fali Adam. Tym razem wyrzucił piłkę w korytarz deblowy. Adam Jaworski efektownie smeczuje. No i muszę przyznać, że to był chyba najbardziej efektowny set, jaki miałem okazję oglądać spośród wszystkich spotkań Adama. A już parę tych spotkań jego w polskiej lidze tenisa miałem okazję śledzić, więc naprawdę doceniam to, co zagrał w tym pierwszym secie. No, tym razem próba takiego głębokiego slajsa nieudana ze strony Dawida. Kapitalnie, kolejny punkt rozgrywa
Adam Jaworski, naprawdę na ten moment zachwycam się jego dyspozycją. Widać, że ta regularna gra tutaj teraz przynosi owoce. No, tym razem ten smecz nieudany. Jeden z nielicznych błędów popełnionych dzisiaj przez Adama. Jeszcze wróciła ta piłka. Dawid. Jeszcze broni się Adam. Dochodzi do tego Adam. No ale tutaj naprawdę teraz miał pod kontrolą sytuację Dawid Wiełowicz. Adam Jaworski, 28-latek z Wrocławia, lider rankingu w sezonie 2022. No i proszę. Poczęstował rywala kolejnym kąśliwym zagraniem. Znajduje na razie naprawdę sposób Adam na swojego rywala. Teraz serve and volley. No niewiele zabrakło do tego minięcia, ale jednak nie wydarzyło się to, a zatem 1-0 dla Adama w drugim secie, no i Dawid wciąż musi czekać na premierowego gema dla siebie w tym spotkaniu. No, muszę przyznać się szczerze, nie spodziewałem się aż takiego przebiegu tego pojedynku. Rozpoczął się już kolejny gem. No mamy kilku zawodników w tej pierwszej lidze, których nam z pewnością tutaj brakuje. Na czoło tej listy wysuwają się no przede wszystkim tacy zawodnicy jak Piotr Makowski czy Marcin Pokrzywnicki. Ich tutaj w Stalowej Woli nie oglądamy. Obaj zawodnicy mają po dwa tytuły wielkoszlemowe Polskiej Ligi Tenisa w singlu. Dodatkowo Piotr był triumfatorem w deblu w Bydgoszczy podczas wiosennych mistrzostw. No ale tutaj
ani Marcina, ani Piotra, którzy toczyli pasjonujące boje w finałach. Zresztą oba tytuły Piotra Makowskiego to były właśnie pojedynki finałowe toczone z Marcinem Pokrzywnickim. Obu zawodników jednak nie zobaczymy tutaj, ale no, na starcie oczywiście nie brakuje znakomitych nazwisk. Przede wszystkim Paweł Rozwadowski, czyli obrońca tytułu, można powiedzieć, z wiosennych mistrzostw, bo w Bydgoszczy właśnie Paweł Rozwadowski triumfował. No ale mamy też na starcie Marcina Szendryka, który wtedy przegrał w finale z Pawłem Rozwadowskim. No i Marcin z pewnością celuje w zwycięstwo. No a Marcin też w ostatnich tygodniach pokazał się z dobrej strony. Coraz lepsza dyspozycja, też ta mentalna. Nie boi się podejmować ryzyka w kluczowych momentach, więc naprawdę jestem mega ciekaw tego, co się będzie działo w pierwszej lidze, a tymczasem proszę. Niesamowitej rotacji nabrała ta piłka. Pod końcową linię zagrywa Adam Jaworski. Proszę bardzo, jakiś to był stop volley. Naprawdę Adam świetnie, świetnie na razie gra. To musiało być imponujące. No i proszę Państwa, 2 do 0, więc powiększa się ta przewaga Adama. I jeszcze jedno kapitalne zagranie. Dwa do zera, tak. Trzeci gem drugiego seta w tym momencie. Po 15 w tym gemie, no to jest w tym momencie bardzo, bardzo ważny gem dla Dawida, no bo jeśli rywal już odskoczy na wynik 3 do 0, to już ciężko naprawdę będzie go dopaść. Tym bardziej, że Adam gra póki co w tym meczu naprawdę rewelacyjnie. Proszę, nawet w tych dłuższych wymianach potrafi królować w tym meczu Adam Jaworski. Proszę, gdzieś tam pod końcową linię zagrana ta piłka, no i nie był w stanie już w ogóle skontrolować tego uderzenia Dawid Wiełowicz. Zaprosił teraz do siatki Adam swojego rywala. No ale tym razem Dawid tutaj próbuje jeszcze go pobudzić. Jakub Murek,
który już jest też obecny tutaj i obserwuje to spotkanie. Ekipa ze Złotowa trzyma się razem. Wyrzucił teraz tę piłkę Dawid, a zatem będą szanse na 3-0. Zera w tym momencie, a więc Adam jest już naprawdę bardzo blisko efektownego triumfu w tym spotkaniu. Zobaczymy za moment zatem, co się wydarzy. Czwarty gem drugiego seta na razie. Na razie w tym pojedynku wszystko toczy się pod dyktando Adama. Jeszcze jeden kończący backhandowy winner. No jest naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji Adam Jaworski. No i ciekaw jestem, w co to może się przerodzić w dalszej fazie turnieju. Proszę, jeszcze jeden backhand kończący. No, trudno się nie zachwycać tą skutecznością gry prezentowaną przez Adama. Jeszcze jeden backhand po krosie. I to oznacza, że będziemy mieli piłki meczowe dla Adama Jaworskiego. I to łącznie 3. Zabrakło tutaj przy tym smaczu, ale to też była taka niewygodna pozycja. Musiał się cofać, żeby zagrać właśnie tego smacza. A zatem pierwsza piłka obroniona przez Dawida. No ale zaraz kolejna meczowa.
I to jest koniec tego pojedynku. No, muszę przyznać, w życiu nie spodziewałem się, że to się może zakończyć takim wynikiem, takim rezultatem. 4-0, 4-0. Adam Jaworski naprawdę w imponującym stylu otwiera te zmagania dla siebie. Kapitalne spotkanie w jego wykonaniu. No i cóż, czekamy na kolejne mecze. No i wszystko ma iść wedle rozpiski, a zatem teraz po spotkaniu Adama z Dawidem ma być spotkanie Julii Lubomirskiej z Gabrielą Gregorczyk. No, wszyscy czekamy na ten pojedynek, a zatem za moment do Was wrócimy właśnie z tym meczem. Czekamy na ten szlagier kategorii PLT kobiet.